tutoriale na YouTubie. Formuła, która bardzo dobrze przyjęła się w trakcie pandemii. Pierwsze 3 filmy nagrane w trakcie pierwszego lockdownu zdobyły bardzo dużą popularność, zwłaszcza wideo poświęcone walce z cieniem odbiło się echem, którego się nie spodziewałem. Po lockdownie wróciłem do tego, co lubię robić najbardziej, czyli do pracy na sali. Do tej formuły tutoriali wracam dzisiaj, dlatego że otworzyłem własną salę w Warszawie, MKB Gym przy ulicy Nasielskiej 44, do której chciałbym Was przy okazji serdecznie zaprosić. Drugim powodem, dla którego wracam do tej formuły, są doświadczenia trenerskie, które zebrałem na przestrzeni tych blisko 4 lat od publikacji ostatnich wideo. Są to doświadczenia zarówno z boksu olimpijskiego, jak i zawodowego. Nasi zawodnicy MKB Team walczyli na największych imprezach w boksie olimpijskim, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, Pucharze Europy, oczywiście na imprezach centralnych w Polsce, jak Młodzieżowe Mistrzostwa Polski czy Mistrzostwa Polski Seniorów, ale też duże gale zawodowe, na czele oczywiście z galą Usyk Dubois. Miałem okazję pomagać zawodnikom również w main eventach gal zagranicznych, na przykład w Niemczech. Za chwilę też wyjeżdżam na galę Boxer do Londynu. Te doświadczenia spowodowały, że chciałbym teraz się z Wami podzielić nabytą w ten sposób wiedzą. Zapraszam do oglądania. Worek bokserski. Pierwszą myślą, jaka przychodzi nam do głowy, gdy myślimy o treningu boksu, jest praca na worku bokserskim. I słusznie, ponieważ worek to najważniejszy element treningu boksera. Oczywiście z wyłączeniem pracy w parach, sparingu czy pracy technicznej. Worek bokserski dzisiaj wydaje się być trochę niedoceniany, zwłaszcza dlatego, że w dobie Instagrama dużo lepiej sprzedają się efektowne tarcze. W moim przekonaniu akurat trening na tarczach jest dzisiaj bardzo mocno nadużywany. Jeśli o mnie chodzi, uważam, że podstawą treningu boksera powinien być właśnie worek, szczególnie ciężki worek. Tak jak u nas w klubie, gdzie mamy m.in. 3 80-kg duże worki bokserskie i to na nich chciałbym dzisiaj pokazać Wam kilka ćwiczeń. Dla tych osób, które dopiero zaczynają przygodę z boksem albo wcześniej nie skupiały się na tych elementach, mam za to kilka wprawek, kilka ćwiczeń, które warto zrobić, zanim przejdziemy do właściwego treningu bokserskiego na worku. Elementem, który wydaje mi się być u nas mocno zaniedbanym, jest kwestia ułożenia pięści i nadgarstka przy zadawaniu ciosu. I wydaje mi się, że ma to swoje odzwierciedlenie we współczynniku nokautów u polskich bokserów zawodowych. Ale nie o tym tutaj. Uważam, że bardzo ważne jest, aby przed przystąpieniem do pracy na worku, szczególnie na ciężkim worku, ułożyć sobie właściwe rękę. Co mam przez to na myśli? Kiedy zadaję ciosy, powinien skupić się na tym, aby te dwie kostki, palce wskazującego i środkowego, stykały się z workiem. Tylko te dwie kostki. Mam przez to na myśli, że nie uderzam całą powierzchnią palców, nie uderzam wszystkimi kostkami, uderzam tylko tymi dwiema kostkami. Żeby to zrobić, proponuję napiąć mocno mięsień przedramienia i delikatnie obniżyć w dół nogawek. W ten sposób tak, żeby tutaj była mniej więcej prosta linia, a nawet żeby dłoń była delikatnie obniżona w ten sposób. Dzięki temu najbardziej wysunięte części pięści to właśnie te dwie kostki, o których mówiłem. I teraz to ćwiczenie, które Wam polecam, i uwaga, nie róbmy tego mocno. To nie ma sensu, ponieważ pozdzieramy sobie kostki. Na mocną pracę przyjdzie czas, kiedy założymy rękawice i owiki. Natomiast teraz stoimy sobie przed workiem. Polecam w ogóle rozluźnić ręce, postawić gardę, ale nie zamykać pięści od razu z całej siły, tylko pozwolić, żeby one były delikatnie rozluźnione. I stojąc przy worku, mogę wybrać sobie dowolny dystans. Nie muszę stać w klasycznym, długim dystansie i bić gardki czy suprosty. Mogę sobie stanąć, gdzie będę chciał. I teraz układam sobie ręce. Biję sobie te ciosy w różnych płaszczyznach. Na górę, na dół, sierpowe, proste. Jak chcę, mogę sobie chodzić, mogę stać w miejscu, ale zależy mi na tym, żeby za każdym razem tylko kostki palca wskazującego i środkowego stykały się z powierzchnią worka. I teraz uwaga, osoby początkujące często bardzo, bardzo szybko wchodzą w taki rytm, zaczynają bić coraz więcej i coraz mniej myśleć przy tym, czym biją. Nie, skupmy się na tym. Róbmy to tak wolno, jak potrzebujemy, ale tak, żeby już potem praktycznie mechanicznie trafiać tylko i wyłącznie kostkami. Możemy na to poświęcić ile chcemy czasu, 3 minuty, czy 2, czy 10 minut. Przyda się. Hop, 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 hop.
kiedy już złapiemy w tym sprawę, poczujemy, że faktycznie kontrolujemy ułożenie pięści przy zadawaniu ciosów, możemy przejść do właściwej pracy. Mamy już na sobie rękawice do worka, dziesiątki. One są z takimi specjalnymi klamrami, dlatego nie polecam w nich sparować. Pamiętajcie, żeby raczej nie używać na worku rękawic, w których pracuję potem w parach, ponieważ to jest dosyć niekoleżeńskie. Pracując na worku, szybko zużywamy rękawice, a nie chcemy też zrobić krzywdy naszemu partnerowi treningowemu. Pierwsze ćwiczenie, jakie chcę Wam pokazać, polega na pracy w bliskim dystansie. Specjalnie zaczynamy od bliskiego dystansu, ponieważ tutaj najtrudniej przychodzi nam wygenerowanie właściwej siły uderzenia, ponieważ nie mamy czasu na rozpędzenie ręki. Im więksi jesteśmy, tym łatwiej znaleźć nam siłę po długim ciosie, kiedy mamy czas na to, żeby ta ręka rozpędziła się w drodze do worka. Tutaj tego czasu nie ma, w związku z tym trzeba uderzyć z tego, co naprawdę generuje nam siłę, czyli z brzucha i z bioder. Polecam Wam stanąć blisko worka i poukładać sobie rękę przy każdych ciosach, czyli de facto te same ćwiczenie, które robiliśmy przed chwilą bez rękawic. Zależy nam na tym, żeby każdy cios był mocniejszy niż poprzedni. Będzie to słychać. Tak. Charakterystyczne. O, szczeknięcie worka, kiedy trafimy, świadczy o tym, że cios był czysty. Był zadany prawidłowo. Zobaczcie, że worek nie pracuje za bardzo. Mógłbym go pchać i wtedy zacząłby latać po całej sali, ale to oznaka złej pracy. Jeżeli zadajemy ciosy, a nie pchamy worek, worek nie powinien się mocno ruszać. Wiadomo, z czasem się rozbuja, ale generalnie, kiedy widzimy, że ktoś pracuje na worku, a worek lata od lewej do prawej, to pod sam sufit, ta osoba prawdopodobnie nie wie do końca, co robi. Kolejną rundę polecam sobie stanąć w pełnym dystansie, czyli w dystansie, z którym mogę zadać przede wszystkim ciosy proste. Oczywiście mogę sobie chodzić delikatnie w lewo i w prawo, ale generalnie zależy mi teraz na ułożeniu ręki pod długie ciosy. Hop, 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 hop. Na tym ćwiczeniu mogę spędzić kolejną rundę. Trzecia runda to ciosy bite za dystansu. Tutaj nie mogę sięgnąć przeciwnika, muszę podejść. I teraz, czy podejdę z ciosem, czy bez ciosu, to już jest Wasza sprawa. Ważne jest to, żeby podejść do dystansu, zadać ciosy i wyjść poza dystans. Hop, wychodzę. Hop, hop, wychodzę. Hop, 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 wychodzę. Hop, wychodzę. Hop, wychodzę. Hop, hop, wychodzę. Hop, wychodzę. Kolejnym ćwiczeniem, które chcę Wam pokazać, jest ćwiczenie na różnicowanie siły ciosu. Zakładamy sobie, że będę bił na przykład dwa luźne ciosy, po czym pójdzie cios akcentowany. I zależy mi na tym, żeby zrobić to płynnie, żeby nie uderzyć tego tak. Raz, dwa, raz. Tylko żeby uderzyć płynnie. Raz, dwa, trzy. Nie, raz, dwa. Zbieram się. I mocny, tylko raz, dwa, bum, mocny. I teraz staram się różnicować maksymalnie nie tylko siłę ciosu, tak chcę, żeby ta amplituda była jak najwyższa. Żeby te słabe ciosy były faktycznie lekkie, a mocne ciosy, żeby były jak najmocniejsze. Ale też rodzaje zadawanych ciosów. Na przykład sobie biję sobie luźny, luźny, mocny na dół, luźny, luźny, mocny na górę, luźny, luźny, mocny na dół, hop, 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 hop. Op, 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 op. Potem mogę sobie to rozwinąć, na przykład bić dwa luźne, dwa mocne ciosy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Op, 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 op. Według Waszego uznania. Kolejne ćwiczenie, a w sumie sposób pracy, to różnicowanie płaszczyzn góra-dół, tudzież na boki. Chodzi o to, żeby założyć sobie, że wychodzę na przykład ciosami na głowę, po czym muszę przejść i skończyć akcję ciosami na korpus. Albo zacząć od korpusu, przejść na głowę i znowu skończyć na korpus. Znowu, to jest kwestia uznaniowa. Ważne, żeby narzucić sobie pewną
dyscyplinę pracy, której będziemy pilnować przez najbliższą rundę. Op, 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 op. Tak. Op, 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 op. Op, 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 op. Op, 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 op. To będzie dwa na górę, dwa na dół, dwa na górę. Op, 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 op. Op, 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 op. Op, 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 op. To tyle. Praca w bliskim dystansie. W pełnym dystansie, spoza dystansu. Różnicowanie siły ciosu. Różnicowanie płaszczyzn. Dodać do tego kilka rundek dowolnej pracy na worku. Można sobie zrobić kilka rundek na przykład jedną rundę na samą przednią rękę, drugą tylko na tylną rękę, trzecią rundę pracy z mękutem, czwartą rundę pojedynczy, mocny cios. Każdy cios bity stałe siły. Plus swobodna praca i wychodzi nam 10-12 rund pracy na worku. Dodajemy sobie do tego walkę z cieniem, skakankę i mamy już pełny trening bokserski. Po kilku takich treningach powinniście poczuć różnicę w jakości uderzenia. Pozdrawiam.